Cześć, jestem Marta i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak tego używać, czyli o masażu twarzy. Po co masujemy twarz? Po pierwsze, odprowadzenie limfy. Dzięki temu nasza skóra jest gładsza, też możemy niwelować w ten sposób opuchnięcia. Poprawiamy mikrokrążenie skóry, dzięki temu skóra jest lepiej odżywiona, dotleniona. Też oddziałując na mięśnie, ją odprężamy, możemy rozluźniać mięśnie, które są mimowolnie zaciskane w ciągu dnia, więc to też jest dobre dla osób, które się stresują. Bardzo fajnie też działa napinająco i uelastyczniająco skórę. To jest bardzo ważne przy cerach suchych, ale też takich, które się starzeją. Wykonując masaż, musimy pamiętać o dwóch zasadach. Pierwsza, to wykonujemy masaż delikatnie, tak żeby nie naciągać skóry i wszystkie ruchy wykonujemy do góry, tak przeciwnie do grawitacji. A drugi, to masujemy zawsze na jakimś olejku, kremie lub serum olejowym. Jeśli macie trudności z wyborem oleju, który będzie odpowiedni dla Waszej cery, możecie zasugerować się wpisem na naszym blogu, który znajdziecie na naszej stronie w zakładce blog. Pierwszy etap polega na głaskaniu skóry, to tak brzmi dosyć śmiesznie. Natomiast chodzi o to, żeby odpowiednio rozprowadzić preparat na skórze, zobaczyć jak ona reaguje pod palcami, gdzie mamy jakieś napięcia skóry, taka trochę diagnostyka skóry i wstępne rozprowadzenie produktu. Do masażu musimy odpowiednio przygotować skórę. Skóra powinna być oczyszczona, stonizowana, a następnie możemy nałożyć serum olejowe lub jakiś olej. Ja użyję dzisiaj produktu Screamy. To jest serum jak kakaj. To jest serum z witaminą C o niesamowitym zapachu, takim jaśminowo-ziołowym. Oraz Squalane z Timelessa. To jest produkt, który może być stosowany u każdego typu skóry, bo ma dosyć dużą zgodność z naszym sebum, nawet u takich najbardziej wymagających ze skłonnością do powstawania zaskórników. Nakładamy najpierw olej, czyli jest to wstępne nakładanie produktu. Warto sobie rozłożyć mniej więcej ten produkt równo, a potem dokładnie wsmarować w twarz i szyję i dekolt. Pamiętajcie o tym, żeby wszystkie ruchy były do góry. Kolejnym etapem jest rozcieranie. Tutaj już zaczyna się nasza główna praca. Każdy z ruchów powinniśmy wykonywać w odpowiedniej kolejności, aby oddziaływać na odpowiednią grupę mięśni. I pamiętajcie też, żeby każdy z ruchów wykonać minimum 5 razy. Masaż zaczynamy od ruchu całą dłonią, po dekolcie, poziomo. Od ramienia do ramienia, naprzemiennie. Następnie przechodzimy do obojczyka. Od środka obojczyka do kąta żuchwy. Kolejnym ruchem jest ruch od brody do kąta żuchwy. Ten ruch można też wykonać kostkami. Następnie masujemy mięsień okrężny ust. Należy do tego rozluźnić mięśnie. Następnym ruchem jest ruch na mięsień śmiechowy, od kącika ust aż do oka. Możemy ten ruch wykonać z obu stron jednocześnie lub ręka jedna za drugą. Następnie mięsień jarzmowy większy od nozdrz aż do skroni, z obu stron jednocześnie lub jedna ręka za drugą. Następnie masujemy żwacz całą dłonią, aż od kąta żuchwy do skroni, z obu stron jednocześnie lub jedna ręka za drugą. Kolejnym etapem jest nos. Nos masujemy palcami od środka nosa do nasady brwi. Następnie czoło. Masujemy palcami od jednej strony do drugiej, naprzemiennie palec za palcem. Teraz została nam tylko do masażu okolica oka. Można ją masować od nasady brwi zgodnie ze wzrostem włosków. Dodatkowym ruchem też jest ruch ósemek
przy kurzych łapkach. Wszystkie ruchy masażu najlepiej powtarzać minimum 5 razy. Dodatkowym fajnym ruchem przy okazji właśnie opracowywania na przykład okolicy oka i okolicy czoła jest wyciskanie zmarszczek. To brzmi śmiesznie, taka dziwna dosyć nazwa. Natomiast chodzi o to, że jeśli mamy na przykład zmarszczkę poziomą czoła, to możemy tam, gdzie ona przebiega, złapać fałd skóry i postarać się ją tą wypchnąć w skórę, tak żeby ona się nie załamywała do przodu. I możemy to zrobić trochę mocniej niż inne ruchy. Dzięki temu ona się wypłyci i będziemy przeciwdziałać jej powstawaniu. Kolejnym etapem może być drenaż limfatyczny. To jest taka wersja opcjonalna, ale warto wykonać go zwłaszcza u osób, które mają tendencję do opuchnięć. Polega on na tym, że stopniowo uciskając skórę, zaczynając od środkowej części twarzy, zazwyczaj zaczynamy od czoła, można też tutaj okolice włosów również przemasować. Chodzi o to, żeby stopniowo, powoli uciskać skórę, przepychając limfę do węzłów chłonnych i do naczyń limfatycznych większych. Od razu powiem, gdzie się one znajdują, tutaj w okolicy przyusznej i tutaj. I na koniec ruch będzie tutaj do tego miejsca, tutaj jakby zbieramy tą limfę. Ja pokażę oczywiście troszeczkę w przyspieszeniu, natomiast ważne, żeby ten proces trwał powoli i był taki jakby w ruchach pulsacyjnych. I ważne, żeby ten masaż wykonać przynajmniej 2 razy, zaczynając od góry, a kończąc na dole. Do masażu możemy wykorzystać też taki kamień gua sha. On ma różne tutaj strony. Dodatkowo fajnym aspektem jest to, że on jest chłodny, nawet jeśli nie jest trzymany w lodówce, co dodatkowo uprzyjemnia masaż. Tutaj tą końcówkę możemy wykorzystać przy masażu żuchwy oraz kości jarzmowej, bo bardzo ładnie się tutaj wpasowuje. Tutaj tą krzywiznę z wypustkami możemy stosować jako masaż całego policzka, tak już bardziej. To jest też fajne, przydatne, jak ktoś ma większą twarz, to ułatwia masaż. Pamiętajcie też, że ta strona jest dosyć mocna, dlatego należy używać odpowiedniej siły. Następnie mamy wypustkę tak bardziej ostrą, ona jest bardziej punktowa. Możemy masować okolice oka, ale tak samo tutaj okolice kości jarzmowej, czy tutaj żywacz. A tą długą stronę, zarówno policzek, jak i na przykład szyję, bo tutaj mamy takie zaokrąglenie. I też ten masaż jak najbardziej można wykonać. Do masażu możemy też wykorzystać taki roller wałek. On też jest wykonany z kamienia, więc też daje uczucie chłodzenia. Dodatkowo te wałki się obracają, dzięki temu możemy wykonywać ruchy zarówno do góry, jak i do dołu, a nie ma przy tym tarcia skóry. On jest szczególnie polecany dla osób, które mają problemy z opuchnięciami skóry, które rano się budzą i na przykład mają opuchnięte oczy. To też bardzo fajnie działa, żeby to zniwelować. Ta mniejsza końcówka może być stosowana do takich mniejszych okolic, na przykład oka, tutaj dookoła, żeby sobie w ten sposób masować. Albo do okolicy ust czy brody, bo to też są obszary, które warto wymasować. Tą większą końcówką możemy masować na przykład cały policzek albo szyję, to też jest bardzo przyjemne. Ten roller też jest polecany dla osób, które mają bardziej wrażliwą skórę, które szybko się czerwienią, bo jest bardziej delikatny niż dłonie. Kolejnym fajnym masażem jest masaż skóry głowy. On nie jest tak strukturalny jak poprzednie masaże. Polega głównie na tym, że podnosimy sobie delikatnie skórę. Masujemy ją tak, żeby ona zmieniła swoje mniej więcej położenie o milimetr. Chodzi o to, żeby poprawić krążenie skóry, a także
rozluźnić napięte mięśnie. To jest szczególnie ważne dla osób, które się dużo stresują, które mimowolnie napinają mięśnie, ale także dla tych, którzy chcą wzmocnić swoje cebulki włosowe. Masaż, który pokazałam, może wydawać się trudny i skomplikowany, natomiast jeśli wykonacie go już kilka razy, to na pewno szybko go zapamiętacie. Jeśli będziecie mieć oczywiście trudności, zachęcam do odtworzenia ponownego filmu i spróbowania masowania razem ze mną. Dzięki temu urozmaicicie Waszą rutynę wieczorną i zobaczycie naprawdę fajne efekty. Jeśli wykonujecie już w swojej rutynie masaż, który na przykład nie zawiera jakiegoś ruchu, spokojnie możecie go dodać lub udoskonalić mój masaż w ruchy, które już znacie. To już na razie wszystko w tym temacie. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, możecie je zadawać poniżej. A tych, którzy zostali ze mną do końca, zapraszam jeszcze na live'y, które odbywają się na Instagramie w czwartki lub w środy, co 2 tygodnie. Do zobaczenia.